Hej, słyszy się czasem opinie, że Polska jest krajem katolickim. Ale czy to prawda i co to właściwie w ogóle znaczy? No bo to zależy, prawda? Co mamy na myśli mówiąc katolicki? Według badań CBOS-u na przykład w 2020 roku ponad 91% Polaków deklarowało się jako ludzie wierzący, tak? Regularne praktyki religijne jednak deklaruje już nieco ponad połowa z tych wierzących, czyli nieco mniej niż połowa ogółu Polaków. A warto wspomnieć, że w 2022 roku jeszcze to nieco spadło po pandemii. A jak wynika z raportu Katolickiej Agencji Informacyjnej z roku 2021, no to już na przykład naukę Kościoła katolickiego, na przykład w kwestii etyki seksualnej, akceptuje już wyraźna mniejszość Polaków, tak? Na przykład 1/5 Polaków zgadza się z katolicką perspektywą na seks przedmałżeński i antykoncepcję. Podobnie większość Polaków nie akceptuje nauczania Kościoła w kwestii aborcji i na przykład dopuszcza ją w przypadkach potencjalnego upośledzenia płodu, gdzie Kościół katolicki tego oczywiście nie dopuszcza. A jednocześnie niemalże wszystkie dzieci w Polsce są chrzczone, tak? Ludzie niewierzący też często chrzczą swoje dzieci. Wskaźnik liczby chrztów w stosunku do urodzeń w 2019 roku wynosił ponad 99%. I zaznaczmy, że jakiś tam odsetek tych chrztów pewnie dotyczy również osób dorosłych, które się chrzczą, ale nadal są to nieprawdopodobnie wysokie liczby, dużo wyższe niż liczby, znaczy wyraźnie wyższe niż liczba osób, która deklaruje się jako wierząca, prawda? Podobnie, święta, tak, Boże Narodzenie choćby, obchodzą zasadniczo wszyscy w jakiejś formie, zarówno katolicy praktykujący, jak i katolicy niepraktykujący, jak i osoby niewierzące zazwyczaj obchodzą w jakiejś formie te święta. I mimo, iż bardzo duża część Polaków otwarcie się przyznaje do sprzeciwu wobec nauczania Kościoła, to jednak ślub kościelny i posyłanie dziecka do pierwszej komunii nadal są normą, tak? To znaczy rezygnacja z tego budzi zdziwienie i pytania, tak? I wszystko to składa się na to, że katolicyzm Polaków, katolickość Polaków przejawia się głównie, myślę, że można powiedzieć, w rytualności, tak? W przywiązaniu do tradycji, do symboli. Jest to bardziej element tożsamości społecznej niż jakiekolwiek doświadczenie żywej wiary. Innymi słowy, Polska jest krajem katolickim kulturowo. To znaczy, Polacy może i w ogromnej większości formalnie przynależą do Kościoła katolickiego, ale poprawniej byłoby stwierdzić, że są oni w sporej części katolikami kulturowymi. I zaznaczmy, że dotyczy to również wielu osób, które nie chcą mieć z religią nic wspólnego, tak? I oczywiście to nie znaczy, że nie ma w Polsce ludzi, którzy faktycznie się odcięli od takiej charakterystycznej dla naszego kręgu kulturowego mentalności, której jednym ze składników jest tradycja chrześcijańska, ale osób, które tak faktycznie się oderwały od takich sił kulturotwórczych, które działają w naszej przestrzeni społecznej, siłą rzeczy jest bardzo, bardzo, bardzo niewiele. I ja zdaję sobie sprawę, że niektórym ludziom, którzy odżegnują się od religii, może się zdziwienie pojawiać, gdy ja mówię, że oni również mogą być kulturowo katolikami. Zwłaszcza, że takimi najbardziej widocznymi w przestrzeni publicznej i powszechnie dyskutowanymi są na przykład różnice światopoglądowe między osobami gorliwie przywiązanymi do katolicyzmu, a osobami, które traktują go jedynie jako element tradycji albo w ogóle się od niego odżegnują. Ale zaskoczenie to, że wynika, myślę, że głównie z tego, że te spory przysłaniają nam to, jak ogromną część wspólnych wartości posiadamy, tak? A my nie zwracamy na nie uwagi, na te wspólne wartości, bo nam się wydaje, że są one oczywiste, a wcale oczywiste nie są. Wystarczy przyjrzeć się innym kulturom, zwłaszcza tym o tradycjach innych niż chrześcijańska, by zobaczyć właśnie wobec nich tak fundamentalne różnice, że nieraz trudno jest niektórym to pojąć. To znaczy na przykład w Polsce możemy się kłócić o to, czy i kiedy przerywanie ciąży jest dopuszczalne. Ale gdyby ktoś na poważnie zasugerował, że można sobie zabić narodzone już dziecko, no to myślę, że większość Polaków, zarówno wierzących, jak i niewierzących, w ogóle by nie potraktowała takiej propozycji poważnie. Pomyślałaby, że ktoś się wygłupia prawdopodobnie. Tymczasem, na przykład w Pakistanie, organizacje humanitarne, takie jak Eddy Foundation, muszą przy swoich siedzibach wystawiać plakaty z hasłami "Nie zabijaj, zostaw je u nas". Chodzi o dzieci oczywiście. I tylko w oficjalnych statystykach mówi się o ponad 1000 rocznie zabijanych noworodków w Pakistanie. Z kolei na przykład w Indiach
prawny zakaz zabijania dzieci wprowadzili, przepraszam, wymusili dopiero Brytyjczycy w 1870 roku, tak? A na terenach wiejskich do dziś w niektórych rejonach jest to powszechna praktyka. Na przykład Urząd Pomocy Społecznej w dystrykcie Salem szacuje, że zabijanych jest tam 60% nowonarodzonych dziewczynek. W Chinach w XIX wieku dzieciobójstwo było tak powszechne, że miało własną nazwę, tak? Ninu się nazywało to, ta praktyka, a jeszcze w latach 90. XX wieku pewien odcinek rzeki Yangtze był popularnym miejscem topienia niemowląt, a sprzeciw wobec zabijania dzieci w Chinach był bezpośrednim wynikiem nacisku myśli europejskiej. W Polsce, wierzący czy niewierzący, naprawdę mamy znacznie więcej wspólnych wartości niż z ludźmi wyrosłymi w zupełnie innych tradycjach. I te różnice widać nawet w obrębie różnych kultur chrześcijańskich, nawet w stosunku do krajów protestanckich, tak? Bo w krajach, zwłaszcza anglosaskich, mimo zeświecczenia tych społeczeństw, nadal jest bardzo popularny taki protestancki, prokapitalistyczny etos pracy, uznający moralną konieczność produktywnego wysiłku i traktujący prywatną przedsiębiorczość i pomnażanie majątku jako coś samo w sobie godnego pochwały. A u nas prywaciarz jest obelgą. Jest tutaj pewne rozróżnienie. I dlatego warto pamiętać, że te polskie konflikty światopoglądowe, wynikające często z tego, jak ktoś postrzega religię, są w dużej mierze kłótnią o szczegóły. I to nie znaczy, że te szczegóły są nieistotne. Oczywiście one są ważne, ale warto patrzeć na nie w tej właśnie perspektywie. I mając to na uwadze, oczywiście katolicy i również inni ludzie będą chcieli w tym wszystkim podkreślać, promować to, co jest ich zdaniem słuszne, krytykować to, co jest niesłuszne i samo to jest zupełnie normalne, prawda? Rozmawiamy o tym. Ktoś uważa, że coś jest słuszne, więc będzie to propagował, zwracał na to i zwracał uwagę, jeżeli coś się z tym kłóci. To jest zupełnie normalne ludzkie zachowanie. Ale w kontekście stricte katolicyzmu odnoszę wrażenie, że w tym temacie w ostatnich latach w pewnych sferach przestrzeni publicznej widzimy bardzo silne pomylenie porządków w promowaniu właśnie tego, co słuszne i tego, co niesłuszne. To znaczy, w części środowisk katolickich obserwujemy pewne szczególne i wyjątkowe, żeby nie powiedzieć niezdrowe, skupienie na pewnej, konkretnej, nieaprobowanej przez katolicyzm kwestii, a mianowicie kwestii mniejszości seksualnych. Tak jak wskazywaliśmy w jednym z shortów na Wojnie Idei, tak? Na przykład na chrześcijańskim portalu internetowym Fronda w zeszłym roku mogliśmy znaleźć 429 artykułów pod tagiem LGBT, a artykułów z tagiem Jezus Chrystus było tylko 120, tak? Czyli ponad 3 razy mniej. Z kolei w serwisie Polonia Christiana opublikowano na stan zeszłego roku 3244 artykuły z hasłem LGBT, czyli o połowę więcej niż z hasłem Chrystus, których było 2137. Tak, 2137, dokładnie tyle ich wtedy było. I to jest oczywiście wyłącznie przykład, ale myślę, że dobrze on ilustruje to, że no faktycznie, jeżeli ktoś zawędruje czasem w tę katolicką sferę internetu zwłaszcza, to bardzo często kwestia LGBT, zresztą nie tylko tam, również w przemówieniach hierarchów kościelnych i tak dalej, często jest traktowana jako ważny punkt katolickiego działania publicznego, na którym katolicy powinni się skupić. Że tym, co zagraża katolickiej wizji rodziny, jest właśnie LGBT w Polsce. I wiecie, ktoś mógłby powiedzieć, że okej, czyny homoseksualne są przecież jednoznaczne, sprzeczne z doktryną Kościoła, więc, a ponadto nie ukrywajmy, w ostatnich latach tęczowy aktywizm stał się wyraźnie głośny, prawda? Więc obawa katolików przed normalizacją wzorców i zachowań sprzecznych z katolicką moralnością jest uzasadniona, więc skupienie się na tym temacie jest zrozumiałe. Ale problem w tym, że nadal jest to pewne traktowanie tego tematu w sposób szczególny i zasługujący na wyjątkową krytykę, silniejszą niż wobec reszty popularnych i wszędzie widocznych postaw niekatolickich. No bo przecież postawy niekatolickie, również w sferze rodzinnej czy seksualnej, nie tylko są w Polsce powszechne, ale mają realne przełożenie na kształt społeczeństwa i normalizację niekatolickiej wizji rodziny. Jak wynikało z tego przytoczonego już raportu Katolickiej Agencji Informacyjnej, ponad 3/4 Polaków sprzecznie z doktryną katolicką uznaje seks przedmałżeński jako dopuszczalny. W 2019 roku ponad 1/4 Polaków w ogóle urodziła się w związkach pozamałżeńskich. Nie tylko pozasakramentalnych, tylko w ogóle pozamałżeńskich. A w województwie zachodniopomorskim na przykład było to niemal 42% według Uniwersytetu Łódzkiego.
Z kolei też od lat przynajmniej 1/3 zawieranych małżeństw kończy się rozwodami, tak? A niekatolickie, przepraszam, spojrzenie na etykę seksualną jest czymś zupełnie znormalizowanym w mediach czy w popkulturze. Cały czas są wszędzie powszechnie widoczne, prawda? I znormalizowane niekatolickie zachowania w tych sferach, prawda? I w świetle tego wszystkiego, jeżeli ktoś faktycznie, realnie martwi się o tradycyjne katolickie wartości, to zaryzykuje stwierdzenie, że tęcza w przestrzeni publicznej prawdopodobnie nie jest największym problemem w tym temacie, a skupianie się szczególnie albo niemal wyłącznie na tym jest raczej takim wygodnym ogniskiem uwagi, wokół którego można tańczyć sobie w nieskończoność, zamiast odnosić się do licznych, znacznie poważniejszych problemów Kościoła w Polsce. Zastanówmy się, co jest większym problemem dla katolickiej wizji rodziny. To, że w Warszawie idzie parada równości, czy to, że w zachodniopomorskim niecała połowa dzieci rodzi się poza małżeństwem? Czy może jeszcze na przykład to, że pan Kurski bierze sobie kolejny ślub kościelny przy aprobacie, publicznej aprobacie prominentnych przedstawicieli episkopatu? Co bardziej niszczy wizerunek katolickich norm na relacje rodzinne? Zastanówmy się. I bo ja mam wrażenie, że żadne medium katolickie, a może nie żadne, ale na pewno większość, nie poświęca tym wszystkim zjawiskom nawet połowy takiej uwagi, jaką poświęca temu, co się powszechnie nazywa w cudzysłowie lobby LGBT. Co więcej, zauważmy, że polscy katolicy, również ci, którzy traktują swoją wiarę niezwykle poważnie, zdają się nie mieć większego problemu z tolerowaniem niekatolickich postaw wokół siebie. To znaczy na przykład zdają się rozumieć, że nie są w pełni odpowiedzialni za wybory moralne innych osób i rozumieją, że na przykład jeżeli wychowują dzieci po katolicku, to przekazują swoim dzieciom postawę inną niż ta, która jest znormalizowana w przestrzeni publicznej. I nawet jeżeli świadomie potępiają pewne zachowania, to nie czują potrzeby przypominania na każdym kroku wszystkim wokół, że tak właśnie o nich myślą, ani nie mają żadnych szczególnych obaw przed ludźmi, którzy je przejawiają i potrafią utrzymywać z nimi normalne relacje, nie wiem, zawodowe, koleżeńskie czy rodzinne, prawda? Dlatego można się, i myślę, że warto się zastanawiać, czy niechęć, czy też obawa przed widocznością w przestrzeni publicznej ruchów LGBT rzeczywiście wynika z samej sprzeczności zachowań na przykład homoseksualnych z katolicyzmem, czy bardziej z zafiksowania konkretnie na tym temacie i ukazywania go jako wyjątkowe zagrożenie dla rodziny. I nawet jeśli to wynika po części z troski, to skutkuje to chyba odciąganiem od problemów, które przypuszczalnie powinny być przez katolików traktowane jako znacznie bardziej poważne. I myślę, że w całym tym temacie mamy bardzo istotne pomylenie porządków, które jest przejawem takiego widocznego w niektórych środowiskach katolickich ponownie skupienia się konkretnie na grzechach w sferze seksualnej jako na czymś szczególnie złym. To tu widać, mam wrażenie, również w szerszych kręgach kościelnych w Polsce, że grzechy w sferze seksualnej są szczególnie złe, zasługują na szczególne potępienie. Tylko że zaryzykuję takie stwierdzenie, że to jest niepoprawna ocena z perspektywy, z samej perspektywy chrześcijańskiej, bo przecież istnieją zachowania zdecydowanie gorsze i postawy moralnie wielokrotnie bardziej zasługujące na potępienie niż uleganie popędom. Szkodliwe, które jest szkodliwe głównie dla samego siebie, prawda, w większości przypadków. I prawdopodobnie najlepiej ujął tę kwestię C.S. Lewis w Chrześcijaństwie po prostu, gdzie możemy przeczytać, że grzechy cielesne, choć są złe, są najmniej złymi grzechami w ogóle. Wszelkie najgorsze przyjemności są czysto duchowe. Przyjemność płynąca z udowadniania, że druga osoba jest w błędzie. Przyjemność pomiatania innymi i protekcjonalności. Przyjemność płynąca z władzy i z nienawiści. Oto są we mnie dwie rzeczy, które walczą z ludzkim jestestwem, do którego mamy zmierzać. Są to dwie inne części jestestwa. Część zwierzęca, odpowiedzialna za popędy, i część diaboliczna. Część diaboliczna jest gorsza. Dlatego nieczuły kołtun i faryzeusz, który regularnie chodzi do kościoła, może być znacznie bliżej piekła niż prostytutka. Choć oczywiście najlepiej nie być ani jednym, ani drugim. I to wszystko, proszę Państwa, było kilka stron z książki Nowej Wojna Idei, która wyszła niedawno, dokładnie rzecz ujmując, z podrozdziału Tolerancja polsko-katolicka. Jeżeli ktoś chciałby więcej tego typu rozszerzenia tematów, które pojawiają się tutaj czasem na kanale, to gorąco zachęcam do zajrzenia do tej książki. Zwłaszcza, że pozwolę sobie pochwalić,
że po 3 tygodniach od publikacji książka jest według Empiku na 6. miejscu bestsellerów miesiąca w kategorii literatura faktu. Tutaj na 6. miejscu jest. I to nie jest oczywiście jakiś szczyt szczytów, ale ja nie ukrywam, że bardzo mnie to cieszy naprawdę, bo to jest moja pierwsza książka, ja nie mam jakiegoś szczególnego doświadczenia w pisaniu książek ani nic takiego, więc bardzo miło widzieć, że doceniacie ją i że wykazujecie nią zainteresowanie. No i to tyle. Do usłyszenia. Hej. Jeśli chcesz być informowany o kolejnych odcinkach, to kliknij dzwoneczek powiadomienia, żeby żadnego nie przegapić. A jeśli chciałbyś pomóc w tworzeniu takich filmów, to zapraszam do wsparcia nas na Patronite. Do usłyszenia.